Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o laserach i odpowiem na bardzo często stawiane nam w sklepie pytanie: czy mogę ciąć sklejkę? To jak to jest z tą sklejką? Moja odpowiedź jest zawsze taka sama. Jak najbardziej możemy ją wycinać, ale ploterem laserowym. Plotery nożowe nie poradzą sobie z cięciem tak grubych i twardych materiałów, no i są dedykowane przede wszystkim do cięcia papieru oraz folii. Jaki więc ploter laserowy wybrać i co mogę z nim zrobić? Możliwości na rynku jest naprawdę bardzo wiele. Ja, wprowadzając urządzenia laserowe do naszej oferty, skupiłam się na tym, aby sprzęt był maksymalnie łatwy i intuicyjny w obsłudze. Zależało mi, aby mogły z niego korzystać osoby początkujące, no i nie posiadające dużego doświadczenia w tym temacie, ale równocześnie aby mogły osiągnąć profesjonalne efekty cięcia i graweru. Do tego ważne było dla mnie bezpieczeństwo jego użytkowania, no i wsparcie specjalistów, którzy mają pomóc klientowi zarówno w doborze sprzętu dopasowanego do jego umiejętności i potrzeb, jak i później podczas stawiania pierwszych kroków ze sprzętem, gdy będzie miał jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, aby stanowili jego wsparcie. Chciałam też, aby ploter laserowy nie zajmował bardzo dużo miejsca, bo wiem, no, że wiele osób korzysta z tych urządzeń w niewielkich pracowniach czy nawet mieszkaniach. No i wiecie, żeby design jednak cieszył oko. No i wszystkie te cechy znalazłam w ploterach marki Flax, które w kompaktowym formacie łączą najwyższą jakość z nowoczesnym designem, no i funkcjonalnością, a co najważniejsze, pozwalają na wykorzystanie funkcji ploterów przemysłowych w mniejszych firmach i pracowniach. Pokażę Wam, jak wygląda grawerowanie i wycinanie sklejki na nim, a potem opowiem jeszcze więcej o jego możliwościach. Zaczynamy od graweru. Do urządzenia dołączone jest oprogramowanie BIM Studio, które pozwala na tworzenie własnych projektów, a także edytowanie plików stworzonych w innych programach graficznych, takich jak m.in. Inkscape, Corel czy Illustrator. I to z poziomu programu wysyłamy plik do urządzenia. Kolejny projekt, który chciałam Wam pokazać, to cięcie sklejki. Jak widzicie, wkładam materiał do plotera, a po chwili rozpoczyna się jego wycinanie. Efekty otrzymujemy zaledwie po kilku minutach. Do czego jeszcze sprawdzi się taki ploter? Do grawerowania detali na drewnie, kamieniu, akrylu, szkle czy skórze. Zobaczcie, tutaj mam przykładowe materiały różnego rodzaju drewna, w których możemy wycinać, a także materiały niestandardowe, takie jak płyta MDF czy na przykład guma do stempli. Plotery Flax mogą także wycinać bardzo szczegółowe detale na papierze czy nawet gumie, tworząc personalizowane pieczęci. Mam nadzieję, że ten film Ci się spodobał. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości dotyczące najlepszego modelu plotera do Twoich potrzeb, gorąco zachęcam Cię do kontaktu telefonicznego czy mailowego. Dane kontaktowe oczywiście znajdziesz w opisie filmu. Zostaw też koniecznie łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków.